Witam. Dzisiaj krótki filmik, troszeczkę inny. Ostatnio oglądałem masę różnych filmików na temat EDC, czyli co kto nosi w gaciach. I stwierdziłem sobie taki filmik, żebyście zobaczyli, co ja noszę w gaciach. Więc tak, podstawa mojego EDC, czyli codziennego noszenia, to jest tak, to i portfel. To są rzeczy, które centralnie mam zawsze przy sobie w zasadzie. I zacznę od rzeczy najciekawszej. Najciekawszej w zasadzie, średnio ciekawy, ale telefon. Telefon komórkowy jest nieodzowny. Możesz wezwać pomoc, możesz zadzwonić gdzie trzeba, żeby wiadomo, nie muszę opisywać telefonu, ale co ja mam jeszcze w swoim telefonie dodatkowego? W zewnętrznym, tak zwanym kondonie mam jeszcze jakieś dwa drobne banknoty w razie W i tą naklejeczkę. Ta naklejeczka jest dostępna w moim sklepie Second Life for Life. Link będzie pod w opisie. To są naklejki, które są wydrukowane z mieszanki minerałów i one powodują to, że promieniowanie elektromagnetyczne wytwarzane przez telefon jest w dużej części pochłaniane. Tą naklejkę co kilka miesięcy, co pół roku trzeba wymienić, bo ona się po prostu zużywa, te minerały przestają działać. Tu nie ma jakiejś filozofii kształtu za dłużej, chociaż niby powinna być geometria kształtu. Ostatnio ktoś mi powiedział, że to taki New Age coś jest. To nie ma tu nic wspólnego z New Age, to jest czysto chemiofizyka. Więc chodzi dokładnie o zestaw minerałów, które tutaj są. I to jest moja pierwsza rzecz, którą noszę ze sobą. Polecam te naklejeczki, 6 sztuk, chyba coś koło 6 czy 7 funtów kosztują u mnie na sklepie. Drugą rzeczą, którą noszę, to jest portfel. Ja w portfelu noszę takie rzeczy jak przede wszystkim gotówka. Wiadomo, nie muszę tłumaczyć, póki jeszcze można nosić gotówkę, noście gotówkę. Nie słuchajcie sytuacji, że gotówka przenosi bakterie. Zawsze przenosiła, jeżeli to była prawda, to byśmy dawno wszyscy już wymarli. Więc dajcie sobie spokój. Ja noszę bardzo cieniuteńki portfel. To jest taki w zasadzie portfel tylko na karty. Ale co mam w nim, to, co potrzebuję, to mam. Gotówka, jakiś dowód tożsamości ze zdjęciem, czyli dowód osobisty. Tutaj ja jeszcze mam tak, jako że ja dużo paczek wysyłam, listów, potrzebuję znaczki, bo często gęsto się okazuje, że mam nienalepiony, a ja płacę za nie mniej niż na poczcie, więc mam ze sobą karta kredytowa tudzież debetowa w takich specjalnych opakowaniach. O, to też będzie dostępne u mnie na sklepie, żebyście sobie skupili. To będzie kosztowało jakieś śmieszne pieniądze, też gdzieś pewnie funt 50 albo 2 funty z wysyłką. Ta karta, te pudełeczko chroni przed tym, żeby nie wyczyścili karty. Najprościej. Niektóre portfele mają to już wbudowane, ale większość nie ma tego. Tutaj to samo. Mam kilka różnych kart, wiadomo, i one wszystkie są, każda w osobnym takim pudełeczku. I to jest ważna rzecz, żeby nam nie wyczyścili, tak jak mówię, informacji z telefonu, bo to może wystarczyć, że ktoś dotknie nam portalem takim mobilnym portfela i nam jakieś te, załóżmy, opłatę zrobi, nie wiem, na 10, 15, 100 funtów, w zależności, ile mamy na koncie. I tak wygląda mój portfel. Cieniutki, w zasadzie do każdej kieszeni się nada, do każdej torebki da radę. Kolejną rzeczą, którą ze sobą noszę, to są słuchawki. Jako radio do dzwonienia, jeżeli używamy telefonu, to dobrze by było, mimo że ta naklejeczka jest, która chroni nas, żeby gadać przez zestaw słuchawkowy. Z prostej przyczyny, im telefon dalej od głowy, tym lepiej. Na temat tego, jak telefony działają na naszą tkankę, to są referaty w setkach ilości. Kolejna rzecz jest niezbędna, przynajmniej mi się przydaje często, chociaż nie palę, zapalniczka. I ta zapalniczka jest z latarką. Akurat latarka, nie muszę tłumaczyć, zawsze się przyda. Zapalniczka też się bardzo często przydaje. I kolejną rzeczą jest nożyk Utility Knife. To jest ekskluzywna wersja z funciaka. Ona przychodzi z nożami i te nożyki się bardzo łatwo wymienia. Jest to taki nożyk, którym kartony przede wszystkim otwieram, ale zadziwiająco, jak często, gęsto, codziennie je używam. I kolejną rzeczą, którą mam przy sobie, ale nie dokładnie przy sobie, tylko w torbie, to jest coś takiego. To się nazywa
nie, nazywają to survival box, tin. Dwie gumki, które mi przytrzymują, żeby mi się to nie rozwaliło, bo mam go wypchanego po brzegi. I taki survival tin ma w sobie następujące rzeczy. Latareczka z zoomem, niezbędna sprawa. No, tak jak mówię, nie ma co tłumaczyć, po co komu latarka. Gumki, wiadomo, zawsze się przydają. Jeszcze jeden nóż mam, taki sam, tylko że jakby chciał go używać. Zestaw śrubokrętów kieszonkowych, ale właśnie czekam na Lettermana. Chociaż nie polecam takich drogich sprzętów, bo tak naprawdę musieliby się codziennie używać Lettermana, multitoola, żeby się opłacało kupić Lettermana. Zestaw tableteczek jakiś przeciwbólowych, jakiś na żołądek, karta SD, wiadomo. To jest mojego kumpla, ale to akurat noszę chwilę, póki on w pożyczeniu. Szmatka do telefonu / okularów. Igła i nić, prawda? To moja własna robota. Jakiś alkoholowy pad, jakbyśmy się zranili, a że się człowiek często rani, to się przydaje. Dwie agrafeczki, które są w różnych zestawach. Wiadomo, różne plastry, 3 albo 4 rodzaje plastrów. To jest coś, co jest niezbędne w zasadzie i to się mieści wszystko w moim takim pudełeczku. Takie pudełeczko też będzie dostępne w sprzedaży u mnie w sklepie i tak samo te latarki będą dostępne z zoomem też w sklepie. Chyba nawet już są wystawione na Second Life for Life stronce, link pod opisem w opisie filmu. I po co to komu? No bo zaraz, jeśli mam tutaj taką chyba jedną w miarę przygotowaną, no żebyśmy mieli w razie co zabezpieczenie, jak trzeba, lepiej mieć niż nie mieć, jak to mówi stare porzekadło. I teraz tak, rzućmy sobie szybko okiem na tą, którą mam w sprzedaży. I ta w sprzedaży, którą mam, jest bardzo prosta chwilowo, będzie jeszcze, jest wystawiona, ale tak, tutaj jest latarka, którą też można kupić osobno. Tutaj są dwa ręczniczki jednorazowe sanitizer wipes, to są takie właśnie, żeby się sanitizować. Dwie agrafeczki, karta przetrwania to się nazywa chyba, nie? To są do kupienia w różnych miejscach, to jest zwykły kawałek stali z wyciętej. Ona się przydaje czasami, nie jestem fanem, to jest jakiś generic firma. U mnie to będzie w zestawie pewnie coś takiego, albo jakaś jeszcze inna, bo one się niespecjalnie od siebie różnią. Czy to jest Lettermana, czy to jest Wallet Hero, one się też mieszczą w portfelu, wiadomo, jak wielkości karty są. To w zasadzie przy naszych potrzebach to rzadko używamy, ale jak potrzebny kawałek stali, to jest idealne. A grafki nie muszę tłumaczyć, jak się guzik oderwie, przydaje się. No i kilka rodzajów plastrów, najzwyklejszych, prostych plastrów. Taki zestawik w bardzo poręcznej, prostokątnej puszeczce będzie kosztował coś w okolicy dyszki, pewnie nawet mniej, bo to jest jeszcze podstawowy zestaw, prawda? Tutaj on jest jeszcze nie... Zobaczymy, co tam jeszcze do niego dodam i wtedy będziemy wiedzieć, na czym stoimy. Oczywiście tutaj do tego można dodać sobie takie rzeczy jak nożyk, który trzeba sobie samemu kupić, bo niestety, pamiętajcie, jak nosicie nożyki w Anglii, to musicie mieć powód, dlaczego macie nożyk. I nóż, który nosicie, nie może być dłuższy niż 3 incze, czyli gdzieś taki. I nie może być taki składany, że się zatrzaskuje, tak jak ten. Ten też nie jest do końca legalny w noszeniu. To musi być nożyk, który jest luźny. O, nie zatrzaskuje się. Ten się zatrzaskuje, tak mówię. Nie powinien. Znaczy luźny. Musi być ze składanym ostrzem, bo wtedy generalnie, jeżeli jest nieskładany ostrze, mogą się do Was przyczepić. Tylko że tak, jak macie jakieś ostrze przy sobie, nawet multitool, to musicie wiedzieć dlaczego. Czyli jak Was policjant zrewiduje, co się może zdarzyć, chociaż rzadko, ale się może zdarzyć, to musicie wiedzieć dlaczego macie ostrze i musicie móc to wytłumaczyć. Czyli w Anglii, ja na przykład, ja prowadzę sklep, więc ja przecinam masę kartonów, więc ja mam proste wytłumaczenie, sprawdzą, nie wiadomo, o co chodzi. Ale jak Wy macie multitoola nawet z nożem u siebie, to musicie powiedzieć dlaczego. Bo lubię multitoola, to nie jest dobre wytłumaczenie. Potrzebny jest do pracy, to już lepsze wytłumaczenie. Jestem majsterkowiczem, może to przejdzie w zależności od tego, jakiego policjanta traficie.
Dobra, to dzisiaj koniec z tym dziwnym, troszeczkę innym filmikiem, ale stwierdziłem, że zobaczę, pokażę, co jeszcze noszę w kieszeni. No i czasami jeszcze noszę drugi telefon. O, taki fajny, do którego możliwe, że zaraz wrócę. Bo to słucha w sieci jeszcze 2G, mniej sypią po mózgu. Dobra, tak jak mówię, jak jeszcze nie oglądacie nie subskrybujecie mojego kanału, to proszę o subskrypcję. Jak macie jakieś pytania i coś sądzicie o moim zestawie, to proszę o komentarze pod filmikiem. Dzięki wielkie, cześć.